Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Kristin Kalichan. Niegrzeczny menadżer. Przełożyła Julia Gabriel, czyta Grzesław Krzyżanowski. Zaczęło się od pojedynku umysłów. Ja, zwykła dziewczyna, która za dużo gada, i on, cholernie seksowny drań z dużym. Ego. Wydawało mi się, że właśnie rozbiłam bank. Leciałam do Londynu w pierwszej klasie. Taki awans. A potem obok mnie usiadł on. Gabriel Scott. Piękny jak grzech, zimny jak lód. Jego wyniosłość. Człowiek legenda. Menadżer największej kapeli rockowej na świecie i arogancki palant, który patrzył na mnie z góry. Pomyślałam, że zamienię mu ten lot w piekło. Zupełnie się nie spodziewałam, że go polubię, że zacznę go potrzebować. Ale największe zaskoczenie, on też mnie potrzebował, tyle że w nieoczywisty sposób. Jeśli przyjmę jego propozycję, otworzę serce przed jedynym mężczyzną, nad którym nie będę miała władzy. A jednak kusi mnie, żeby powiedzieć tak, bo pod tym nienagannym garniturem pod tą chłodną fasadą kryje się prawdziwy człowiek. I być może to najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przydarzy. Niech się zacznie pojedynek. O autorce. Przed laty zakochałam się w młodym człowieku, który najbardziej na świecie uwielbiał Soda Esterio, hiszpańskojęzyczny zespół rokowy z Argentyny. Wielu z Was pewnie nigdy o nich nie słyszała. Ale zapełniali 100 tysięczne stadiony, sprzedali ponad 17 milionów płyt i mieli nawet sesję MTV Unplugged, którą bardzo polecam. Widziałam łzy w oczach tego człowieka, obecnie mojego męża, zaledwie kilka razy w życiu. Jeden z nich zdarzył się tego dnia, gdy zmarł Gustavo Serati, wokalista Soda Esterio. Oto potęga muzyki. Traktujesz artystów niemal jak przyjaciół. Kogoś, kto w swoich utworach wyraża Twój ból i Twoją radość, Twoją miłość i nienawiść. Gdy pisałam te książki, nie odstępowała mnie ta właśnie myśl: jak wspaniale jest odegrać choćby niewielką rolę poprzez ofiarowanie światu muzyki. Miłością jest to, co tworzysz. Gabriel Scott. Miłością jest to, kogo tworzysz. Sophie Darling. Rozdział pierwszy. Sophie. Znacie ludzi, do których pani fortuna wiecznie się uśmiecha? Takich, co awansują za samo przychodzenie do pracy, zgarniają główną wygraną na loterii, znajdują forsę na chodniku? No właśnie. Ja do nich nie należę. Podobnie jak większość z nas. Fortuna ma swoich wybrańców dziwka. Ale dzisiaj, dziś wreszcie spojrzała na mnie łaskawie i mam ochotę paść na kolana z wdzięczności. Lecę do Londynu. W pierwszej klasie. Może mają nadkomplet, nie wiem też, czemu padło akurat na mnie, ale padło. Wyrąbista pierwsza klasa dziubaski. Jestem tak podjarana, że prawie podskakuję na siedzeniu. I to jakim siedzeniu? Miękka, kremowa skóra plus drewniane obicie, choć pewnie ze względów bezpieczeństwa, to raczej imitacja drewna. Nieistotne. Jestem w takiej małej odrębnej kapsule z przegródką na torebkę, i buty. Z barkiem, prawdziwą lampką do czytania i ekranem telewizora. Zapadam się w fotel i wzdycham. Siedzę przy oknie. Od miejsca obok oddziela mnie mleczna szyba, którą opuszcza się przyciskiem. Można nawet stworzyć przytulną dwuosobową kabinkę, odcinając się szklanym panelem od przejścia. Przedział luksusowego pociągu w stylu retro. Tak mi się to kojarzy. Jestem jednym z pierwszych pasażerów na pokładzie, więc daje się ponieść i przeglądam wszystkie fajności, jakie pozostawiono do mojej dyspozycji. Miętówki, miękkie skarpetki, opaskę na oczy i... orany, rany, torebeczkę z kosmetykami do pielęgnacji skóry. A potem bawię się szybką, podnosząc ją i opuszczając, dopóki nie kliknie złowieszczo, nie zaklinuje się centymetr nad przegródką i ani rusz. Speszona szybko cofam rękę i udaję zajętą ściąganiem butów. Potem przeglądaniem menu pierwszej klasy. Jest długie i wszystko wygląda pysznie. Kurczę, jak ja potem wrócę do zwykłego puszkowego jedzenia w klasie ekonomicznej. Rozważam właśnie, czy zamówić drinka z szampanem czy białe wino, gdy słyszę męski głos. Głęboki, z brytyjskim akcentem. Zirytowany. Co ta pani robi na moim miejscu? Sztywnieje, ale nie podnoszę wzroku. Chyba chodzi mu o mnie, bo głos dobiega gdzieś z nad mojej głowy. A prócz mnie są tu sami faceci. To wcale nie jest jego miejsce, nie jego. To moje. Sprawdziłam dwa razy, uszczypnęłam się, sprawdziłam znowu, i dopiero wtedy usiadłam. Wiem, że jestem tu, gdzie powinnam, tylko jeszcze nie umiem się w to wczuć. Omalnie oszalałam z radości, gdy na swoim bilecie zobaczyłam pierwszą klasę i teraz mam się przesiąść? No akurat. Zaciskam palce na menu i udaję, że jestem pochłonięta ofertą. Wytężam słuch. Stewardessa mówi zbyt cicho, żebym ją mogła usłyszeć. Za to on wręcz przeciwnie. Specjalnie wykupiłem dwa miejsca. Dwa. Z tego prostego powodu, że nie chcę siedzieć obok kogokolwiek. Kurde, ależ to. ponure, chore. Tłumie grymas. Kto robi coś takiego? Czy siedzenie obok kogoś naprawdę jest takie straszne? Niech idzie do klasy ekonomicznej. Tam taki ścisk, że można sąsiadowi policzyć włosy w nosie. A tu fotele szerokie. Siedzę prawie 30 centymetrów od jego kretyńskiego siedzenia. Naprawdę bardzo mi przykro. Stewardesa mruczy jak kot, co dziwne, powinna być wkurzona. Może to jakiś specjalny program całowania w tyłek pasażerów pierwszej klasy, bo płacą fortunę, żeby tu być? Mamy nadkomplet pasażerów. Wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Właśnie dlatego wykupiłem oba. Ucina. Stewardesa mam rocze coś, czego znów nie słyszę, zwłaszcza, że obok przechodzi dwóch facetów rozmawiających o giełdzie. Mijają nas i znów słyszę głos nadętego. To nie do przyjęcia. Gdy ktoś nachyla się z mojej prawej, niemal podskakuje. W polu widzenia pojawia się czerwona marynarka stewardesy, kobieta sięga do przycisku. Oblewam się rumieńcem, gdy słyszę, jak wyjaśnia. Mamy tu ekran zapewniający prywatność. Przerywa, bo szyba ani drgnie. Wkładam nos w menu. I co? Nie działa? Oburza się nadenty. Reszta przebiega zgodnie z przewidywaniami. On się ciska, ona tłumaczy, ja się chowam między pierwszą a drugą stroną menu. Może spróbuję poprosić kogoś, żeby zamienił się na miejsca. Stewardesa stara się być pomocna. Tak, bardzo proszę. Poszczuj go na kogoś innego. I co to zmieni? Warczy nadęty. Rzecz w tym, żeby miejsce obok było puste. Mam chęć zaproponować. To poczekaj na następny samolot i oszczędź nam swoich fochów. Ale oczywiście siedzę cicho. Cała ta komedia kończy się tym, że dupek zajmuje swoje miejsce, wzdychając demonstracyjnie. Musi być z niego kawał chłopa, bo czuje podmuch powietrza, gdy siada. A potem piorunuje mnie wzrokiem: Debil. Zamykam menu. Dość tego. Zamierzam się cieszyć podróżą. No bo co? Nie ja się tu posadziłam. Oni dali mi to miejsce to teraz niech spadają. Wyjmuję storebki gumę do rzucia, wkładam do ust. Żuję chwilę, robię wielkiego balona. Dopiero potem odwracam się do nadętego i zastygam w połowie ruchu żuchwą. Słowo daję, nikt nie powinien być takim ciachem i takim dupkiem jednocześnie. Facet jest na 100% największym przystojniakiem, jakiego w życiu widziałam. Ale jego rysy nie są perfekcyjne i subtelne, lecz wyostrzone i dumne. Mocno zarysowana szczęka, kwadratowy podbródek, wysokie kości policzkowe i wydatny nos, niemal za duży do tej twarzy, a jednak pasujący idealnie. Spodziewałam się bladego, siwiejącego arystokraty, a tu opalony młody gość z kruczo czarną grzywą nad brewiami. Rzeźbione pełne wargi zaciskają się w irytacji, gdy wbija wzrok w czasopismo, które ma w ręku. Oczywiście wyczuwa, że się na niego gapie, i do tego otwieram usta jak ryba wyciągnięta na brzeg. Odwraca się, żeby zmiażdżyć mnie wzrokiem. Wtedy całe to męskie piękno uderza mnie z pełną siłą. Jego oczy mają kolor błękitnego morza. Gęste, ciemne brwi ściągnięte. Twarz gniewna. Zaraz mnie zniszczy, myślę, ale od razu pojawia się druga myśl. Zabawmy się. Jezu, mówię i podnoszę rękę, jakbym chciała osłonić oczy. To jak patrzenie w słońce. Co? Warczy mrużąc laserowo niebieskie oczy. Szykuje się dobra zabawa. No, przestań, dobra? Robię błagalną minę. Nie możesz być aż tak przystojny. To ponad ludzkie siły. Cóż, szczera prawda, choć nigdy nie wyskoczyłabym z takim tekstem w zwykłych okolicznościach. Dobrze się pani czuje. Brzmi to tak, jakby świetnie wiedział, że jest dokładnie na odwrót. Właśnie nie, prawie mnie oślepiłeś. Macham ręką. Masz jakiś wyłącznik? Możesz trochę przykręcić? Nozdrza mu falują, twarz ciemnieje. Doskonale siedzę obok wariatki. Nie powiesz mi, że nie wiesz, jakie robisz wrażenie. Wpatruję się w niego z zachwytem, przynajmniej mam nadzieję, że tak to właśnie wygląda. Wzdryga się, gdy łapie za dzielącą nas przegródkę i nachylam się odrobinę. Ja, pitole, pięknie pachnie, drogą wodą kolońską i wełną. Kobiety na pewno padają na twój widok, jak muchy. Muchy przynajmniej robiłyby to cicho. Mam roczek gwałtownie przeglądając czasopismo. Droga pani, czy mogłaby pani wyświadczyć mi przysługę i nie odzywać się do mnie przez resztę lotu? Jesteś księciem? Wyrażasz się jak książę. Porusza głową w moją stronę, ale wciąż nie odrywa wzroku od pisma. Zaciśnięte usta bieleją, ale jazda. Tak, oczywiście. Wiem, strykam palcami Jesteś księciem z bajki. Wypuszczę powietrze, jakby chciał się roześmiać, albo wybuchnąć gniewem. A potem zastyga. Chwila niepokoju na pewno zdał sobie sprawę, że się z niego nabijam. Przyglądam mu się i dopiero wtedy zauważam, jak dobrze jest zbudowany. Ma chyba z metr dziewięćdziesiąt. Czarne nogawki opinają długie, mocne nogi. Rany nosi szarą wełnianą kamizelkę. Powinien w niej wyglądać jak bubek, ale nie. Kamizelka tylko podkreśla jego tężyznę. Bicepsy wypychają rękawy białej koszuli. To nie fer. Jest wysoki i szczupły, ale przy tym tak szeroki w ramionach, że masywny fotel pierwszej klasy wydaje się mały. Podejrzewam, że mięśnie pod tymi eleganckimi ciuchami też są warte obejrzenia. Niech to szlak. Widzę to wszystko. Widzę też, jak zaciska duże, silne dłonie. Nie, nie sądzę, że mógłby użyć swojej siły przeciwko mnie. Zachowuje się jak pompatyczny kutas, ale nie wygląda na agresora. W rozmowie ze stewardesą ani razu nie podniósł głosu. Ale i tak serce bije mi szybciej, gdy powoli odwraca się w moją stronę. Diabelski uśmiech wykrzywia jego piękne wargi. Nie patrz na to. Wciągnie cię w wir swojej zajebistości i już się nie wydostaniesz. Przejrzała mnie pani. Wyznaje niskim głosem, który rozpływa się niczym masło na ciepłym toście. Książę z bajki, do usług. Proszę wybaczyć, że byłem raczej szorstki, ale mam misję najwyższej wagi. Pochyla się, rozgląda szybko, potem znów patrzy na mnie. Widzi pani, szukam swojego kopciuszka. Niestety nie widzę szklanego pantofelka, więc to chyba nie pani. Oboje spoglądamy na moje bose stopy i czerwone trampki obok. Gość kręci głową. Sama pani rozumie, że muszę się skoncentrować na poszukiwaniach. Posyła mi szeroki, choć sztuczny uśmiech. W jednym policzku robi się dołeczek, aż mnie zatyka z wrażenia. Niech to jeszcze raz szlak. Och, wzdycham rozmarzona. Gdy się uśmiechasz, jest jeszcze gorzej. Naprawdę powinieneś ostrzegać przed swoją siłą rażenia słońce. Uśmiech znika. Facet już ma mi odpowiedzieć, gdy pojawia się Stewardesa. Panie Scott, czy chciałby się pan czegoś napić przed lotem? Szampana? Może Pellegrino? Właściwie jestem zdziwiona, że nie proponuję mu siebie. Chociaż pojawia się cień sugestii w tym, jak się do niego nachyla, jak kładzie rękę na fotelu obok jego ramienia, jak się wygina, żeby uwydatnić pierś. Nie winie jej. Facet jest nieziemski. Zerka na nią przelotnie. Nie, dziękuję. Na pewno? To może kawę albo herbatę? Gość unosi brew w ten czysto brytyjski, wyniosły sposób. Nie ma takiej potrzeby. A ja z przyjemnością napiłabym się szampana, mówię. Stewardesa nie odrywa wzroku od swojej potencjalnej zdobyczy. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to całe nieporozumienie, panie Scott. Powiadomiłam swoich zwierzchników. Jestem pewna, że zrobią wszystko, co w ich mocy i zrekompensują panu niedogodności. Bardzo wątpię, ale dziękuję. Facet podniósł już czasopismo. Na okładce widać elegancki sportowy wóz. Typowe. Gdyby jednak czegoś pan potrzebował, nie wiem, czego on potrzebuje, wcinam się, ale ja chciałabym. Hej! Przepraszam? Macham dłonią, ale stewardesa już odchodzi, przesadnie kołysząc biodrami. Halo! Typ uśmiecha się krzywo. Rzucam mu wrogie spojrzenie. Wszystko przez ciebie. Przeze mnie. Unosi brwi, ale nie odrywa wzroku od pisma. Skąd na Boga ten pomysł? Twoja porażająca uroda tak ją oślepiła, że nie widzi nikogo prócz ciebie, słońce. Jego twarz nie wyraża nic, ale usta się krzywią. Gdybym jeszcze potrafił skłonić kobiety do milczenia. Nie mogę powstrzymać się od uśmiechu. O, to by ci pasowało, nie? Te wszystkie bezbronne kobietki, które tylko się uśmiechają i przytakują. Obawiam się, że ze mną to nie zadziała. Oczywiście, że nie, odpowiada z kamienną twarzą. Utknąłem obok osoby z nieuleczalną biegunką słowną. I mówi to gość cierpiący na zaparcie społeczne. Zastyga. Jego oczy się rozszerzają i słyszę prychnięcie przechodzące w zdławiony śmiech. Chryste. Ściska palcami podstawę nosa, jakby próbował się uspokoić. To już koniec. Uśmiecham się. Właściwie mam chęć parsknąć śmiechem, ale się powstrzymuję. No, no. Klepie go po ramieniu. Za jakieś siedem godzin będzie po wszystkim. Jęczy i podnosi głowę z pisma. Rozbawienie w jego oczach jest autentyczne. Teraz nadęciak wygląda jeszcze bardziej zabójczo. Niedane mi będzie doczekać. Samolot drga lekko, zaczyna odjeżdżać od wejścia. Skóra faceta blednie, przechodzi w interesujący odcień zieleni i wreszcie w szarość. Aha, czyli książę z bajki boi się latać. I na pewno prędzej sam rozbiłby ten samolot, niż się do tego przyznał. Super, dostanie ataku paniki, zanim w ogóle wystartujemy. Może dlatego, że moja mama też boi się latać, a może dlatego, że wolę myśleć, że okropne zachowanie tego przystojnika wynika ze strachu, a nie z totalnej dupkowatości, w każdym razie postanawiam mu pomóc. Oraz rzecz jasna, mieć z tego trochę fanu. Gabriel Znów jestem w piekle. Jakże znajome miejsce. Długa wąska tuba z mizernymi skrzydłami latająca trumna na 500 osób, ze stęchłym powietrzem i z wibrującymi silnikami. Często tu bywam, dziś jednak obok mnie siedzi diabeł we własnej osobie. Tkwiewszą w biznesie wystarczająco długo, by wiedzieć, że diabeł zawsze przybiera atrakcyjną postać, wtedy łatwiej mu zwabić w pułapkę naiwniaków. W tym konkretnym wcieleniu wygląda jak z lat pięćdziesiątych. Platynowe włosy wiją się wokół anielskiej twarzy. Duże, ciemnobrązowe oczy, bardzo czerwone wargi i niesamowita figura, na co usilnie staram się nie zwracać uwagi. Ale trudno nie dostrzegać tych piersi. Za każdym razem, gdy diabeł się odzywa, miękkie pagórki podskakują, jakby żyły własnym życiem. A ponieważ dziwna, pyskata dziewczyna prawie nie milknie, za chwilę ta fantastyczna para w rozmiarze D+, Zupełnie mnie zahipnotyzuje. Boże, ona ciągle gada, niczym straszliwy Jabberwock zaraz przez nią oszaleje. No dobra. Piersi znów podskakują, czerwone wargi się wydymają. Przejrzałam Twoją grę i wiedz, że na mnie to zupełnie nie działa. Podnoszę wzrok. Przepraszam? Ty mi tu nie przepraszaj z tym brytyjskim akcentem. Myślisz, że na to polecę? Wymachuje smukłym palcem tuż przed moim nosem. Twój głos może sobie ociekać seksem i tak nic z tego. Nie, nie uśmiechnę się. Nie i już. Nie mam najmniejszego pojęcia, o czym pani mówi, ale na pani miejscu poszukałbym pomocy medycznej natychmiast po wylądowaniu. Pff, odgrywasz tu komedyjkę ze strachem przed lataniem i myślisz, że zrobi mi się ciebie żal? Obrzydliwe uczucie pełznie w górę. Zaciskam pięści, żeby nie krzyknąć, choć i tak nie mam szans wtrącić choćby sylaby w ten potok słów. Myślisz, że jak będziesz tu siedział i wyglądał na przerażonego, to zaoferuję ci obciąganko dla odprężenia? Moja irytacja hamuje spiskiem przysłowie obciąganko. Co takiego? Otóż nie licz na to. Zignoruj swojego fiuta. Zignoruj go. Nie bądź debilem. Skup się na problemie. Pani jest obłąkana, kompletnie obłąkana. A ty jesteś zajebiście przystojnym, przebiegłym draniem. Niestety dla ciebie przyjemna aparycja to nie wszystko. Nie zrobię tego. Nachylam się ostrożnie w jej stronę. Ustalmy coś. Nawet gdybym chciał poczuć dotyk pani ust na jakiejkolwiek części ciała, to czemu na litość boską miałbym prosić o to w tym miejscu? Wskazuje ręką przejście. Na oczach tylu ludzi, kto robiłby coś takiego? Nie ja, odpala patrząc na mnie z niesmakiem, ale widzę, że myślisz logistycznie. Nie kłóć się z szaleńcem. Zaciskam zęby z całej siły i się pochylam. Droga pani, nawet gdyby ta latająca trumna pędziła wprost ku zagładzie, a pani usta na moim członku były ostatnią szansą na odrobinę seksu, to prędzej odpiąłbym pasy i rzucił się w objęcia śmierci mruga ach te oczy duże brązowe i wcale niespeszone dobra gadka słońce ale myślę że kłamiesz chcesz tego i to bardzo poruszam ustami jak ryba gapiąc się na te diablice i walcząc o powietrze nie przychodzi mi na myśl żadna riposta a to rzadkość może nie mam zwyczaju gawędzić z ludźmi ale zawsze wiem co powiedzieć nad naszymi głowami rozlega się cichy brzęk Spoglądam w górę. Zgasł znaczek zapięcia pasów. Mamy już wymaganą wysokość i lecimy spokojnie. Znów patrzę na blondynę. Siedzi z nosem w piśmie, zadowolona z siebie. Przewraca kartki, a przebiegły uśmieszek błąka się na jej ustach. Czuję się tak, jakbym dostał w brzuch. Znów mnie ograła. Próbowała odwrócić moją uwagę od startu i zrobiła to tak skutecznie, że nie zauważyłem nawet kiedy oderwaliśmy się od ziemi. Teraz walczą we mnie niechętny podziw, niewygodna wdzięczność i paląca potrzeba zemsty. Zemsta wygrywa. Przygryzam policzki od wewnątrz, żeby się nie uśmiechnąć. Nachylam się wchodząc w jej przestrzeń i ignoruję zapach tarty cytrynowej, który unosi się wokół niej. Spina się, odchyla głowę, prostuje plecy. Uwielbiam to. W porządku. Mruczę cicho do jej ucha, a ona wzdryga się i próbuje odsunąć. Przejrzałaś mnie. Potrzebuję oralnego spełnienia. I to jeszcze jak. Będziesz tak miła i pomożesz rozładować napięcie? Wciąga powietrze. Aksamitna skóra na jej policzkach blednie. Ja, ja sobie robisz? Dajże spokój. Sięgam, żeby rozpiąć pasek od spodni. Potrzebuję tego. Potrzebuję tego właśnie od ciebie. Hej, hej, gościu, weź na wstrzymanie. Przyciska dłoń do mojej piersi i cofa szybko, jakby się oparzyła. Dziwne ale faktycznie czuję ciepło. Czuję ślad po jej dłoni przez wszystkie warstwy ubrania. Tłumię te doznania i znacząco poruszam brwiami. Spokojnie. Opracowałem plan. Udasz mi grenę i położysz głowę na moich kolanach. Ja przykryję cię kocem, żeby nie raziło cię światło. Nawet twoje jęki nie wzbudzą żadnych podejrzeń. Rozpinam pasek, tak jak gdybym faktycznie zamierzał wyciągnąć fiuta. Albo inaczej – Podniosę osłonę od strony przejścia i uzyskamy absolutną prywatność. Wtedy będziesz mogła spokojnie się mną zająć. Dziewczyna wydaje dziwny odgłos. Ty wstrętny, nie, nie wierzę. O, daj spokój, kochanie. Nieduży lodzik, jedno małe liźnięcie. Cholera, niepotrzebnie to powiedziałem. Członek podnosi się od razu, żywo zainteresowany tą perspektywą. Rozchylone usta blądzi są takie czerwone, miękkie i pełne. Ogarni się ty, idioto. Uśmiecham się do niej szeroko i nachylam jeszcze bliżej, mimo że oblewa się rumieńcem. Tylko odrobinę popracujesz dłonią i ustami. Jestem tak naładowany, że zajmie to góra dziesięć minut. W jej gardle zamiera zdławiony dźwięk, jęcze boleśnie. No, pomóż mi, cytrynko. To ją dobija. Cytrynko? Cytrynko? Odwraca się do mnie. Jej oczy ciskają gromy. Ja miałabym ci obciągnąć, ty zuchwały, arogancki. Te dwa określenia znaczą właściwie to samo, cukiereczku. Ty skończony... Urywa, odchyla się i bada wzrokiem moją twarz. A potem się uśmiecha od ucha do ucha. Ta nagła zmiana nastroju trochę mnie oszałamia. No, świetna robota, słońce, mówi szczerząc się. Naprawdę spoko. Ograłeś mnie tak samo jak ja ciebie, co? Nie mogę spojrzeć jej w oczy, bo już po mnie. To najbardziej nieznośna osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem w samolocie, ale nie sposób odmówić jej błyskotliwości. A w co graliśmy? krzywi się. W ramach podziękowania, powinieneś kupić mi drinka. Drinki w pierwszej klasie są darmowe, trajkotko. Oj, dobra. Zamówiłbym jej całą butelkę szampana, gdyby tylko to ją uciszyło, ale alkohol zwykle rozwiązuje język. Wzdrygam się na myśl, że mogłaby mówić jeszcze więcej. W tym momencie stewardesa, która patrzy na mnie tak jak na soczysty kawałek steku, podchodzi do nas z kieliszkiem szampana na srebrnej tacy i promiennym uśmiechem na twarzy: Panie Scott, pański szampan. No to już kurwa przesada. Mam rocze pod nosem moja gadatliwa sąsiadka. Potrafię zachowywać nieprzenikniony wyraz twarzy w każdych okolicznościach. Ale w tej chwili rozgrywa się we mnie dziwna walka. Coś w mojej dręczycielce budzi we mnie pięciolatka. Mam chęć pociągnąć ją za włosy jak szkolny łobuz, ale tego nie robię. Przyjmuję kieliszek, który stawia przede mną stewardesa. Dziękuję, odpowiadam i podaję szampana trajkotce. Choć tak naprawdę to moja współpasażerka prosiła o szampana, nie ja. Stewardesa blednie. O, przepraszam, bardzo przepraszam. Zwraca się do diablicy. Muszę w końcu poznać imię tej laski. Albo lepiej nie. Dalsza rozmowa nie jest dobrym pomysłem. Dziewczyna może jest zabawna, ale z całą pewnością pomylona. Nie lubię zjawisk nieprzewidywalnych. Nie wiedziałam, myślałam. stewardesa urywa. Rozumiem. Blondi przechyla się, ingerując w moją przestrzeń, i posyła stewardesie wyrozumiały uśmiech. A ja znów czuję powiew słodkich cytryn i ciepłego kobiecego ciała. Ten przystojniak tak mnie oczarował, że już sięgałam po kartę kredytową, żeby mu zapłacić za seks. Omal się nie udławiłem Jasna cholera. Kobieta robi się purpurowa. Tak, oczywiście. Mogę czymś jeszcze służyć? Spadochronem. Ja dziękuję, odpowiada wariatka po mojej lewej i zadowolona upijały szampana. A ja poproszę mineralną z lodem. Właściwie mam chęć zamówić całą butelkę ginu, ale alkohol w czasie lotu tylko pogarsza sprawę. Dobra, oddychaj i odpręż się, jakoś wytrzymasz tę piekielną podróż. Stewardesa posyła mi współczujące spojrzenie, a z boku dobiega kolejny pomruk zadowolenia. Nastawiam się na nowy potok absurdów, ale ku mojemu zdumieniu gadła wyjmuje telefon i słuchawki. Ach, czyli zamierza posłuchać sobie muzyki. Doskonale. Niczego więcej nie pragnę. Co za radość. Biorę pismo i oglądam czerwone Lamborghini Centenario. Mam ten sam model, w graficie. Przerzucam kartkę. Mruczenie jest na tyle głośne, że przebija się przez szum silników. Cudownie, teraz będzie sobie podśpiewywać. Ta przeklęta diablica zaraziła mnie jakimś bakcylem niedojrzałości. Mam ochotę ją ukłuć, dać znać, że zachowuje się dziwacznie. I chcę to zrobić głównie po to, żeby usłyszeć, co mi odpowie. Sama myśl wydaje się dziwnie ekscytująca. A potem rozpoznaje piosenkę. Fala rozczarowania jest potężna, aż sam się dziwię. Nie spodziewałem się takiego wstrząsu, nie na tę skalę. Dziewczyna słucha kill Johna. Chyba ich uwielbia. Ja też ich kocham. Są teraz największą kapelą na świecie i częścią mnie. Łączą nas krew, pot i łzy. Jestem ich menadżerem. Killian, Jacks, Whip i Rai to moi chłopcy. Zrobiłbym dla nich wszystko. Prócz jednej rzeczy interakcji z fankami. Nauczyłem się tego bardzo wcześnie. Fanki, nieważne kim są, dostają amoku na wieść, że prowadzę Kill Johna. A ja nie mam zamiaru być dla nich furtką. Słyszę, jak trajkotka powtarza słowa piosenki i kiwa głową do rytmu. Zamyka oczy. Na jej twarzy maluje się błogość. Odwracam wzrok? Nie, nie z rozczarowaniem. Z ulgą. Powtarzam to sobie, gdy dostaję już wodę i wypijam z nadmiernym entuzjazmem. Tak, to czuję. Ulgę, właśnie tak. Rozdział drugi: Sophie. Udało mi się bezpiecznie odseparować od seksownego sąsiada. Musiałam to robić. Drażnienie go zaczęło mnie za bardzo kręcić. Jeszcze chwila, a zabujam się w tym sztywniaku. Jest zbyt niedostępny i zbyt atrakcyjny, żeby się oprzeć. Można by pomyśleć, że surowość nie jest podniecająca. A jednak myśl, że przełożyłby mnie przez kolano. No właśnie. Dlatego postanowiłam być rozsądna i wyjęłam słuchawki. Słucham więc sobie muzyki, przeglądam woga. On robi to samo. Czyta swoje motopisemko. Potem je odkłada i wyjmuje laptopa. Powstrzymuje się od patrzenia mu w ekran. Normalnie tortura. Co taki facet robi w życiu? Może rzeczywiście jest księciem, pasowałby idealnie, a może miliarderem. Ale chyba wtedy miałby własny samolot. Jakiś czas wyobrażam sobie, jak dyryguje służbą w angielskiej rezydencji albo zabiera dziewczyny do prywatnego helikoptera. Z tych wizji wyrywa mnie stewardesa. Podjeżdża wózkiem z kolejnymi drinkami. Czyżby picie to ulubiona rozrywka pasażerów pierwszej klasy? I przystawkami. Mój sąsiad najwyraźniej nic nie chce. Ściągam słuchawki, nachylam się i mówię: O tak, poproszę. Z siedzenia obok dobiega ciche prychnięcie. Nie zwracam na niego uwagi. Kocham jedzenie. Serio. A to tutaj wygląda bardzo smakowicie. Kobieta podaje mi tace z różnymi rodzajami sera, orzechami, kuleczkami melona z szynką parmeńską i grzankami pomidorowymi. Ale ekstra. Żałuj. Zwracam się do niego, gdy znów zostajemy sami. Całkiem smaczne. Wrzucam do ust melona i powstrzymuję jęk rozkoszy. Teraz już całkiem nienawidzę pierwszej klasy. Zepsuli mi wszystkie następne loty. Ech ci biedni frajerzy na tyłach. Ty pożałujesz później, odpowiada nie odrywając wzroku od laptopa. Rezygnuję z formy pani. Gdy już będziesz miała pełny żołądek, a ta puszka wpadnie w turbulencję. Przechodzi go dreszcz. I zawsze to się zdarza w czasie posiłku. Żuję kremowy ser. Zwróciłeś uwagę? Nieszczególnie. Może synchronizują turbulencje z podawaniem cateringu? Mrużę oczy. Wcale bym się nie zdziwiła. Coś w nim bulgocze. Rany to już prawie śmiech. Myślisz, że chwila odpoczynku by cię zabiła? Wzdycha, zamyka i odkłada laptopa. Skąd myśl, że nigdy nie odpoczywam? Jego zabójcze niebieskie oczy przyszpilają mnie. Orety. Naprawdę ciężko utrzymać z nim kontakt wzrokowy. Oddech ucieka mi do żołądka. Uda się napinają. Normalna reakcja na przystojnego faceta. Nic więcej. A jednak głos mi trochę drży, gdy odpowiadam. Wnioskuję z głębokich zmarszczek między brwiami, raczej nie są od uśmiechów. Zmarszczki się pogłębiają, gdy ściąga brwi. Uśmiecham się. Nie przejmuj się. Co prawda zrzędzisz, ale wyglądasz w miarę młodo. Kręci głową. Czy wśród tych przytyków został zakamuflowany komplement? Taki przystojnik jak ty nie potrzebuje komplementów. Przy okazji, ile masz lat? Wiem, że przeginam, ale to zabawne tak się z nim drażnić. Nie umiem odpuścić. To osobiste pytanie. Ja ciebie nie pytam ile. Dwadzieścia pięć, oznajmiam radośnie. Wykrzywia usta. Widać, że bardzo stara się zachować kamienną twarz, ale kapitulacja ociepla jego spojrzenie. 29. Chyba do setki. Celowo usiłujesz mnie sprowokować, prawda? Spróbuj odpowiedzieć na poprzednie pytanie. Odpoczywasz kiedyś słońce? Czy jest coś, co sprawiłoby, że przestaniesz mnie tak nazywać? Co za cudowny głos. Schrypnięty, ale wyraźny. Głęboki, ale swobodny. Mam ochotę wyjąć samolotową instrukcję bezpieczeństwa i poprosić, żeby czytał kolejne strony. Odsuwam tę myśl. Hmm. Możesz na przykład podać swoje imię. Nadal nie dostałam odpowiedzi na pytanie. Marszczy brwi jeszcze mocniej. To trochę słodkie. Chociaż pewnie by warczał, gdybym mu o tym powiedziała. Wygląda, jakby się wahał, prowadził ze sobą jakąś walkę. Posłuchaj, wzruszam ramionami i wkładam do ust kolejną melonową kulkę. Jeśli nie chcesz powiedzieć, w porządku. Mnóstwo ludzi ma paranoję. Ja nie. Chciałbyś. Nie no, rozumiem. A jeśli się okaże międzynarodową hakerką, która tylko marzy, żeby się wedrzeć do Twoich prywatnych plików, jedyne czego potrzebuje to imię. Spodziewałem się raczej uciekinierki. Dopija resztkę wody, patrzy ponuro na pustą szklankę. Śmiało. Zawołaj stewardese, przyniesie ci więcej, sugeruje. Ale on sięga po butelkę w naszym prywatnym barku. Zdecydowanym ruchem odkręca nakrętkę i wypija wodę tak łapczywie, jakby czołgał się na pustyni. Wcale na to nie patrzę. No dobra, tylko trochę. Chryste, ta jego grdyka. Jak grdyka może wyglądać seksji? Czy gość bierze jakieś tabletki na bycie seksji albo coś? Wrzucam grzankę z pomidorami do ust i żuję z zapałem. Gabriel. Spoglądam na niego zaskoczona. On się wpatruje przed siebie, jakby w ogóle nic nie powiedział. Ale czuje mój wzrok i odwraca się do mnie. Gabriel Scott. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak się spinał, podając swoje dane. Jest szpiegiem? Cholera, wcale nie żartuję. Gabriel, powtarzam, a on się wzdryga. Nie wiem, czy tego krępuje, czy co, ale mam wrażenie, że zostałam wciągnięta w mroczny sekret. Chyba szampan uderzył mi do głowy. Odstawiam kieliszek i też biorę butelkę wody. Sophie, przedstawiam się, ale nie umiem spojrzeć mu prosto w oczy. Sophie Darling. Mruga nachyla się odrobinę, ale zaraz zatrzymuje, tak jakby się zorientował, co właśnie robi. Darling? Przeważnie faceci starają się wymówić moje nazwisko zwyczajnie, ale nie on. W jego tonie pobrzmiewają sceptycyzm i czułość. Nie, nie czułość. Nie mówi tego słodko. Sprawia, że moje nazwisko brzmi jak coś zakazanego. Dźwięk pieści mi skórę. Nie, cholera, nie. Nie zakocham się w tym gościu. To palant. Owszem, seksowny, ale palant. A nawet gdybym potrafiła nie zwracać uwagi na jego wygląd, to i tak oddali się z mojego życia jak tylko wylądujemy. Sprintem zapewne. Dystyngowanym sprintem, rzecz jasna. To właśnie ja! Rzucam za sztuczną swobodą. Sophie Darling. W jego krtani narasta dziwny pomruk, który przypomina trochę jęk. Boże, dopomóż. Ale mogę się mylić. No więc panno Darling wraca do oficjalnej formy i sztywnego, surowego tonu, którym pewnie udziela reprymendy podwładnym. Odpowiadając na poprzednie pytanie, ma pani całkowitą słuszność. Co do zasady, nie odpoczywam. No, no, właśnie sam przyznałeś, że masz kij w tyłku. Co za idiotyczne powiedzenie. Kto wymyśla te bzdury? Kradnie grzankę pomidorową z mojego talerza. Myślę, że stać cię na więcej. Patrzę, jak wrzuca grzankę do ust i chrupie. W kącikach jego oczu pojawiają się zmarszczki. Są tak nieznaczne, że większość ludzi pewnie by ich nie zauważyła. A jednak w jego przypadku tak powstaje szeroki, zarozumiały uśmiech oczami. Chcesz mnie obrazić? Spróbuj się wysilić na kreatywność. Znów wyjmuję laptopa, jak gdyby chciał się ode mnie odciąć. Powiedz coś, czego jeszcze nie słyszałem. To odpala mój gadzi umysł. Nachylam się i mruczę facetowi do ucha. Jesteś klasycznym przykładem notorycznego pucera lampy Aladyna, i pewnego dnia w końcu przetrzesz w niej dziury. Podrywa głowę, jakby przeszył go prąd, gwałtownie wciąga powietrze. Nie. Nic z tego nie podniecę się, nawet jeśli ten intensywny zapach mnie otumania. Skórzany podłokietnik skrzypi, gdy się odsuwam. Spogląda na mnie z łukosa. Pucera lampy aladyna. Masz dostęp do internetu. Sprawdź sobie słońce. Teraz ja uśmiecham się przebiegle i chowam nos w magazynie. Huk silników wypełnia ciszę pomiędzy nami. Słyszę klikanie klawiatury, potem cichy dźwięk w jego krtani. Uśmiecham się jeszcze szerzej. Wiem, że zapoznał się z definicją gościa, który wali konia tak często i z takim zapamiętaniem, że aż robi sobie krzywdę. Cholera, wolałabym, żeby ta wizja nie była tak podniecająca. Dobiega mnie jego głos. Niski, spięty i lekko ochrypły. Punkt dla pani, panno darling. Zanim pójdziemy spać, personel uprzejmie prosi, żebyśmy przeszli do salonu. Tak, mają tu pieprzony salon wypoczynkowy w tej pierwszej klasie. Dobra, słyszałam o istnieniu takich przybytków na pokładzie tak jak się słyszy o smerfach czy jednorożcach. Ale zobaczycie na własne oczy ja pitole. Wchodzę spiralnymi schodami na wyższy pokład Boeinga 747, siadam w barze i z resztą pasażerów piję niezbyt mocnego drinka. Nawet słońce przyszedł, chociaż trzyma się z boku i zamawia szklankę wody z lodem. Przygotowują kabinę, informuje mnie starszy pan w lekko pogniecionym garniturze, gdy popijamy alkohol. Do czego wrzucam do ust kandyzowanego orzeszka i biorę kolejny łyk kosmopolitana. Skoro już siedzisz w barze na wysokości 10 tysięcy metrów, możesz równie dobrze pozwolić sobie na zagrywki z seksu w wielkim mieście. Nachyla się bliżej. Jego wzrok na ułamek sekundy zsuwa się po mojej szyi. Do spania. A no tak, z przyjemnością się wyciągnę. Komfort i prywatność to dobra rzecz. Nachyla się jeszcze bliżej. Mam pojedynczą kabinkę, ale wystarczająco przestronną dla dwóch osób. Przez chwilę tylko na niego patrzę. Czy właśnie złożył mi pan propozycję? Wzrusza ramionami. Słyszałem, jak pani współpasażer robił awanturę. Co za przygłup. Pomyślałem, że zmiana towarzystwa dobrze pani zrobi. Już mam przeprosić za swoje brzydkie podejrzenia, gdy unosi brew i łypie na mnie. Ale jeśli chce pani postrzegać to jako propozycję, nie mam nic przeciwko temu. Pozostanę przy swoim obecnym sąsiedzie, odpowiadam z kamienną twarzą. Prycha. Cóż za niespodzianka? Już otwieram usta, żeby zapytać o co mu kurde chodzi, gdy między nas wsuwa się umięśnione ramię. Znam to ramię i ten zapach, drogi, elegancki. Gabriel taksuje faceta z góry. To niesamowite, że udaje mu się zmieścić tyle lekceważenia i pogardy w jednym spojrzeniu. Właściwie, Cedzi. Jestem bardziej dupkiem niż przygłupem. Uśmiecha się sztywno i nieprzyjemnie, choć jego zblazowany ton się nie zmienia. Co oznacza, że doskonale radzę sobie z frajerami. Prawie dławie się drinkiem. Gość próbuje wytrzymać spojrzenie Gabriela, ale przegrywa. Usuwa się i mamrocze: "Dupek. To już chyba ustaliliśmy." Rzuca Gabriel i odwraca się do mnie. Jestem dumna z Twoich dupkowatych manier, trącam go w ramię. Przybyłeś ratować mnie przed lubieżnikami. Niekoniecznie, mruczy znać swoje szklanki. Broniłem własnego honoru, ale to było raczej nużące, myślałem, że się bardziej wysili. Czemu? pytam. Jestem zaskoczona, że tu ze mną rozmawia, skoro to nasza jedyna szansa nie siedzieć obok siebie. Upijały wody i odpowiada. Jest dyrektorem w firmie z listy Fortune 500. Ma reputację nadętego marudy. Uśmiecha się krzywo, chociaż dla mnie to raczej szczur. Wytrzeszczam na niego oczy. Skąd to wszystko wiesz? Spogląda na mnie, a ja znów jestem porażona tymi niebieskimi oczami. Przed chwilą czytałem o nim artykuł w Forbesie. Śmieje się cicho krótko, tracę pewność siebie. Głowa do góry, mówię. Jeszcze kiedyś znajdziesz godnego przeciwnika, z którym będziesz mógł skrzyżować fiuty. Teraz to on prawie wypluwa wodę, ale natychmiast się opanowuje. Precyzyjnym ruchem odstawia szklankę, poprawia mankiety koszuli. Mam całkowitą pewność, że do tego rodzaju potyczek znalazłem już przeciwnika. O, komplement. Powoli przymyka oczy. Ciemne rzęsy ocieniają policzki, potem nachyla się tak blisko, że jego usta prawie muskają moje ucho. Tak, gadatliwa dziewczyno, to był komplement. Nie zdążam dojść do siebie po tym niskim pomruku wywołującym dreszcze na plecach i ogień między udami, gdy się odsuwa. Nie pij za dużo, bo cię rozboli głowa. Rzuca, po czym oddala się w stronę schodków. Cholera, odebrał mi całą przyjemność siedzenia w barze. Teraz to już tylko nowa sytuacja, która traci urok świeżości. Odstawiam niedopitego drinka, zsuwam się ze stołka. Siedzenia w małych kabinach faktycznie przerobiono na łóżka. Tłumie pisk radości. To naprawdę łóżko z prawdziwymi poduszkami i białą kołdrą. Na każdej poduszce leży czerwona róża. Przysięgam, mam ochotę podskakiwać, ale Gabriel stoi na progu naszej kabinki z rękami na biodrach i brwiami ściągniętymi tak mocno, że prawie się stykają. Co się stało, pytam. Źle zaścielone? Posyła mi długie spojrzenie. Znów przenosi wzrok na łóżko. Prosiłem, żeby moje siedzenie zostawić tak, jak było. stewardesa najwyraźniej ponosi wyobraźnia. Zaglądam i już wiem, o czym mówi. Nasze fotele zostały przekształcone w jedno podwójne łoże. Stoi nawet taca z kubełkiem lodu i szampanem. Tak się ucieszyłam na widok luksusowej sypialni, że tego szczegółu nie zauważyłam. Nie potrafię powstrzymać śmiechu. Miesiąc miodowy. Ciebie to bawi? Nozdrza mu falują ale nie patrzy na mnie. Próbuje jedynie zniszczyć płonącym wzrokiem naszą pościel. Szczerze? Tak. Zrzucam buty i włażę na posłanie. Trochę twarde, a po środku przerwa, ale nie ma co narzekać. Siadam po turecku po swojej stronie, zadzieram głowę i spoglądam na niego. Nadal nie przestąpił progu. No weź, przyznaj, że to zabawne. Nie dla mnie. Ucina krótko, ale w końcu opuszcza ramiona i jednak wchodzi. Odwraca się, przesuwa drzwi, zamykają się ze szczękiem. I pomyśleć, że ze mną flirtowała. Jest tak przesadnie zniesmaczony, że muszę się zaśmiać. Nie nadążam. Siada na swojej części i zsuwa buty, nadal pełen gniewu. Stewardesa: Najwyraźniej zakłada, że ty i ja jesteśmy już razem, a jednak chwilę temu. Urywa i lekko się czerwieni. Jego zakłopotanie wygląda słodko. Podrywała cię w przejściu. Narasta we mnie złość. Nie jestem zazdrosna, jasne? To kwestia zasad. Mruczy. Znów spogląda na łóżko, marszczy nos. Co za zdzira. Rzucam piorunujące spojrzenie na drzwi. Zerka na mnie przez ramię. W oczach pojawia mu się błysk rozbawienia. Zazdrosna, panno Darling? Hej, sam powiedziałeś, że to nie było w porządku. To było obraźliwe, poprawia mnie. Najwyraźniej założyła, że jestem z tych, co działają na dwa fronty, że będę z nią romansował na oczach obecnej kochanki. Na pewno nie jesteś księciem? Założy się, że przewraca oczami, choć nie mogę tego zobaczyć, patrzy w przeciwną stronę. Zadzwonię po nią, postanawia. Nie rób tego, podnoszę się na kolanach. Odwraca się bokiem. Jest zaskoczony. A to czemu? Bo to łóżko jest najfajniejszą rzeczą w tym locie i nie chcę, żeby to się zmieniło. Koncik ust unosi się lekko. Rozłożą ci pojedyncze. Jasne. A ta podstępna żmija przez cały czas będzie się uśmiechać pod nosem. Jeśli o to poprosisz, otworzysz się na nowe zaloty. Mruży oczy. No chyba, że chcesz. To w porządku. Dodaje lekko. Nic z tego, ani odrobiny zazdrości. Nie jest w moim typie. Prycha. Ej, to masz swój typ? Rzucam zanim zdążę się powstrzymać. Owszem, oznajmia sucho. Cicha, dystyngowana, dyskretna. Ale bójda. Odwraca się do mnie. Słucham. Zakopuje się pod kołdrę. Ma idealną miękkość i grubość. Cudownie. Spadaj. Powiedziałeś to tylko po to, żeby mnie usadzić, ale się nie dam. Masz o mamy. Mruczy. Z wyraźną niechęcią kładzie nogi na łóżku. I jesteś wkurzająca. Po prostu nie umiesz sobie ze mną poradzić, to cię drażni. Wyjmuję śliczną opaskę na oczy i zakładam z westchnieniem zadowolenia. Będę go ignorować przez resztę podróży. Nie ma problemu. W ciszy, jaka zapada, silniki huczą ze wzmożoną siłą. Opryskliwy głos przerywa niezręczną ciszę. Zamierzasz pić tego szampana? Nie. Ktoś mnie tu cały czas zniechęcał do picia. Pamiętasz? Słyszę poirytowane sapanie. Łóżko się ugina, gdy Gabriel nachyla się i bierze tacę. Brzęk, znowu ugięcie łóżka i wszystko zastyga. Jeszcze nie spotkałem osoby, z którą bym sobie nie poradził. Słyszę spiętą odpowiedź. Po omacku wyciągam do niego rękę. Sophie Elizabeth Darling. Do usług. I wtedy czuję jego zęby na brzegu dłoni. Ugryzł mnie. Wstrząśnięta krzyczę cicho i gwałtownie cofam rękę. Podrywam się, ściągam opaskę i widzę jego beznamiętne spojrzenie. Ugryzłeś mnie? Prawie piszcze. Nie chodzi o to, że bolało, bo tylko poczułam na skórze jego zęby. Chodzi o fakt. To byłoby niedojrzałe, odpowiada kładąc głowę na poduszce. Zadałam pytanie retoryczne, warczę. Ugryzłeś mnie. Jego wargi drżą, jakby starał się nie roześmiać. Może wobec tego nie podstawiaj mi ręki pod nos. Wpatruję się w niego jeszcze przez chwilę. I to niby ja jestem wariatką. Patrzy na mnie tymi neonowymi oczami. Moglibyśmy przełożyć tę rozmowę? Chciałbym się zdrzemnąć. Nie lubię cię. Mam rocze. Z powrotem zakładam opaskę na oczy. Ale bujda. Wytyka przedrzeźniając mnie. Co i raz powtarzałaś, jaki jestem olśniewająco przystojny. Co wcale nie znaczy, że cię lubię. Poza tym, twoja uroda jest pułapką. Wabisz swoje ofiary niczym wampir. Wcale się nie zdziwię, jak zaczniesz skrzyć w słońcu. Nie wierzę, właśnie odwołałaś się do zmierzchu. Już samo to, że tak dobrze znasz zmierzch, zdradza w tobie potajemnego wielbiciela Edwarda. Prycha śmiechem. Zawsze byłem po stronie Jacoba otwieram szeroko oczy i unoszę brzeg opaski, żeby zgromić go wzrokiem. Otóż to. Nigdy nie zostaniemy przyjaciółmi. Posyła mi starannie wypracowane zbolałe spojrzenie. Słowa ranią trajkotko. Mam rocze coś o zarozumiałych brytolach i się odwracam. Nie reaguję na jego źle ukrywany chichot, chociaż mam chęć pośmiać się razem z nim. Obawiam się jednak, że on znów się wycofa, a ja się wygłupię. Cóż, jeśli Gabriel Scott nie wie, jak sobie ze mną poradzić, ja dokładnie tak samo nie wiem, jak poskromić jego. Z tą myślą koncentruję się na oddechu, łagodnym szumie samolotu i odpływam w sen. Rozdział trzeci: Sophie budzi mnie sygnał zapiąć pasy. Chyba. W pierwszej chwili czuję się zdezorientowana. Nie wiem gdzie jestem. Wstrząsy, hałas i kompletna ciemność. Przypominam sobie o pasce, ściągam ją i mrugam kilka razy, żeby się odsucić. Samolot trzęsie się jak w febrze, mój żołądek stanowczo protestuje. W pozycji horyzontalnej jest jeszcze dziwniej, jakbym miała za chwilę osiągnąć stan nieważkości. No dobra, zapiąć pasy. Tylko gdzie są pasy w tym łóżku? Macam dookoła i dotykam czegoś twardego, sztywnego. Przypominam sobie o Gabrielu. On przecież boi się latać. Spoglądam na niego i już wiem, że nie jest dobrze. Leży sztywny jak deska, ręce wyciągnięte wzdłuż boków, dłonie zwinięte w pięści, twarz nieruchoma. Wygląda jak trup, ale żyje, bo dyszy ciężko i oblewa się potem. Nie dziwię się. Turbulencje są wyjątkowo mocne. Samolotem tak telepie, że mój tyłek prawie zsuwa się z łóżka. Słońce, szepcze. Nie odpowiada. Pewnie zagryza zęby. Przysuwam się bliżej. Bardzo ostrożnie dotykam jego ręki. Czuję jak gdy gocze. Hej, mówię uspokajająco, już dobrze. Wbrew moim zapewnieniom opadamy kilka metrów niżej. Gabriel zaciska powieki i odwraca ode mnie głowę. Robi się upiornie blady. Oddech przyspiesza. Odejdź. Nie mogę. Przysuwam się jeszcze bliżej. Słuchaj. Wiem, że nie chcesz, żebym oglądała cię w takim stanie, ale skoro już tu jestem, pozwól mi pomóc. Wciąga powietrze przez zęby. Żarty o obciąganiu tym razem nie zadziałają. Pewnie, naprawdę się o niego martwię. Facet balansuje na krawędzi paniki. Dlatego zrobimy co innego. Odchylam kołdrę i przybliżam się do przystojniaka. Wyrwany z cyklonu strachu otwiera szeroko oczy. Co zamierzasz? Przytulić cię. To chyba przeraża go jeszcze bardziej. Pewnie by się odsunął, gdyby mógł się ruszyć. Co takiego? Nie. Tak. Kładę się obok Scotta. Chryste, jaki on zimny. Siadam. Słyszę westchnienie ulgi, ale ja tylko naciągam kołdrę na jego nogi i kładę się z powrotem. Wzdryga się. Usiłuję odsunąć, ale już jest na brzegu. Zaraz spadnie. To wysoce niestosowne. Owszem. Ale i tak to zrobimy. W normalnej sytuacji nie odważyłabym się na taki numer, ale skoro teraz gość skupia się na mnie, a nie na turbulencjach, to już zrobiliśmy krok w dobrą stronę. Kładę policzek na jego bicepsie. Mięśnie, twarde jak skała, drżą. Odchrząkuje. Ja nie. Jeszcze trochę i dostaniesz histerii. Potraktuj ten niechciany kontakt jako próbę pomocy. Napina rękę, jakby chciał ją podnieść. Ale się powstrzymywał. W końcu daję za wygraną. Unosi ramię, robiąc mi miejsce. Mogę przysunąć się bliżej. Zwycięstwo! Kładę mu głowę na ramieniu, przytulam się całym ciałem. O, jak przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Cholera dotykanie go, takie prawdziwe, przeszywa mnie ciepłym dreszczem. Wszystkie zakończenia nerwowe przechodzą w stan gotowości. Niedobrze. Mam pomóc temu nieszczęśnikowi, a nie się tutaj podniecać. Nie wiem, co teraz myśli. Przez chwilę mnie trzyma, a raczej trzyma się mnie jak koła ratunkowego. Wstrząsają nim dreszcze. Czuję, jak z nimi walczy. Ci! mrucze, gładząc jego pierś. Bardzo męską pierś, szeroką i napakowaną mięśniami pod tym porządnym ubraniem. Jego serce wali pod moją dłonią. Czuję, jak Gabriel bierze głęboki wdech. Uznajmy, że jestem sympatycznym przytulaczem z sąsiedztwa. Chwila ciszy, potem pytanie. Zrobiłabyś to dla każdego? Obejmuje go mocniej. Nie. Fakt, że jesteś niewiarygodnie przystojny, bardzo pomaga. Pod płaszczykiem spełniania obywatelskiego obowiązku chce się trochę pomiziać. Jasna cholera. Uśmiecham się. Możesz się wściekać, ale taka prawda. Ludzie wolą pięknych i młodych. Wiem, to płytkie, nic nie poradzę. Pomstuję pod nosem, choć jego ręka wędruje na moje ramię. Długie palce muskają je i zastygają. Twoja szczerość jest porażająca. Wiem, a teraz cicho. Skupiam się na macanku. Przesuwam dłonią odrobinę w dół, czuję jak mięśnie brzucha się spinają, gdy Scott wstrzymuje oddech. Drażnię się z nim trochę, ale do diabła: jest tak wspaniale zbudowany. Zmuszam się, żeby zatrzymać rękę. Jego ciało znowu sztywnieje, dygot powraca. Czyli jednak dotyk uspokaja. Traktuję to jako zielone światło. Zatapiam się w jego objęciach, gładzę go i mruczę cicho. Rozluźnia się lekko, zwraca w moją stronę. W tej chwili dotykam piersiami jego klaty. Samolot nadal podryguje. Uspokojenie Gabriela nie jest łatwe. To jak walka. Ledwie zdobędę kilka centymetrów przyczółku, głupie wstrząsy wszystko mi psują. Myślę, że zamiast imion, powinniśmy nadać naszym dzieciom numery odzywam się. Biceps pod moim policzkiem tężeje. Prawie słyszę tę wewnętrzną dyskusję. Co odpowiedzieć? Dlaczego? Wykrztusza w końcu. Bo będziemy ich mieli tak dużo, że bez numerów się pogubimy. Zrobimy tak, jak władca Cytadeli burz w gwiezdnym pyle. Una secundus septimus. Brzmi wyjątkowo okrutnie. Pomyśl o wycisku, jaki dostałyby w szkole. Naszym twardzielom nikt nie podskoczy. Ale widzę, że pomysł ci się podoba. Słyszę jego sapnięcie. Nie brzmi jak nie. To raczej jesteś stuknięta. I w porządku. Uśmiecham się. Nienawidzę tego. Odzywa się po chwili. Przytulania? Pytam, choć domyślam się, o co mu chodzi. Krótki, gorzki śmiech. Słabości. Każdy się czegoś boi. A czego ty się boisz? W głosie brzmi powątpiewanie. Że nie będę dość dobra. Że ktoś mnie wykorzysta i rzuci? Przełykam ślinę. Przypływu: Czasem mam koszmary, że zabiera mnie morze. To pewnie przez te wszystkie filmy katastroficzne. Niejasno podejrzewam, że akurat ty byś przeżyła? Uśmiecham się do tych słów. Ciepłe muśnięcie na moich włosach, chyba ich dotknął ustami, wdycha mój zapach. Jaki jest twój naturalny kolor włosów? Wypala jakby od niechcenia. To wyjątkowo bezpośrednie pytanie, Gabrielu. Pomijając turbulencje, nasza kabinka jest całkiem przytulna z tym kremowym wykończeniem i przyćmionym awaryjnym światłem. Przy założeniu, że mam być ojcem co najmniej siedmiorga Twoich dzieci, wydaje się dość zasadne. Samolotem wstrząsa szczególnie mocno. Gabriel gwałtownie wciąga powietrze. Przytulam się mocniej. Wdycham zapach jego wody kolońskiej potu i strachu. Przymykam oczy, rozkładam dłoń i przyciskam do jego brzucha. Jestem blondynką. To widzę. Naturalną blondynką. Teraz zaszłam kilka odcieni. W zeszłym tygodniu miałam niebieskie włosy. Wyobrażam sobie jego reakcję na ten kolor. Uśmiecham się. Nie jestem ani trochę zaskoczony. Hmm? Opuszką palca wodzę po zmarszczkach jego kaszmirowej kamizelki, w której niezmiennie świetnie wygląda. Brzeg lekko się zadarł, ukazując koszulę pod spodem. Moje palce wędrują do małego guzika. Gdy kładę na nim palec, powietrze gęstnieje. Moje ciało robi się ciężkie i gorące, jakby sam zamiar dalszej eksploracji je podgrzał i obciążył. Czuję twarde mięśnie pod koszulą, i wiem, jak do nich dotrzeć. Świadomość, że on zna mój zamiar, podnieca mnie jeszcze bardziej. Oboje wstrzymujemy oddech. Trącam guzik i go rozpinam, jak gdybym trąciła strunę. Napięcie mocno wibruje między nami, niemal je słyszę. Gabriel sztywnieje. Mięśnie się zaciskają, palce już się nie bawią moimi włosami. Sofii, do ciężkiej cholery, co ty wyprawiasz? Przestań natychmiast! Ale palce nie przyjmują rozkazu do wiadomości. Wsuwają się przez szczelinę w koszuli i znajdują gorącą, gładką skórę. Niech to szlak. Jest taki ciepły.